Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Cię na cały dzień jedzenia. Zaczynamy standardowo od śniadania i dzisiaj na śniadanie przygotujemy waniliową kaszę mannę z takim sosem z gorących malin i z gorzką czekoladą. Ja uwielbiam to śniadanie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy tych świeżych owoców jest znacznie mniej niż latem. I co? Bierzemy się do gotowania. Do przygotowania tego śniadania wykorzystam kaszę mannę, do tego mleko, ksylitol do posłodzenia, mrożone maliny, gorzką czekoladę, taką 74% kakao i serek. Ja tutaj zazwyczaj wykorzystuję sobie skyr waniliowy, bo on ma więcej białka, ale niestety dzisiaj w sklepie nie było, więc wykorzystam sobie taki serek homogenizowany waniliowy. Ten serek ma też dosyć fajny skład. Mamy tutaj mleko, śmietankę, cukier, naturalny aromat waniliowy i kultury bakterii mlekowych, więc nie ma tragedii. I tutaj w 100 gramach mamy też 7 gramów białka. I przygotowanie tego śniadania rozpoczniemy od ugotowania kaszy na mleku. Do garnka odmierzam 250 ml mleka i do tego 50 g kaszy. W ogóle kupiłam tę kaszę w takim sklepiku osiedlowym i jest tutaj napisane 100% naturalne źródło błonnika pokarmowego. Jest to duże naciągnięcie, bo tutaj w porcji mamy tylko 1 gram błonnika. I teraz przekładamy garnek z kaszą na kuchenkę i całość gotujemy, co jakiś czas mieszając, żeby nam się nie porobiły grudki. I gotujemy to do momentu, aż kasza nam zgęstnieje. W międzyczasie przygotujemy maliny, będzie to taki mus malinowy na ciepło i te maliny można sobie podgotować w garnku, ale ja sobie wsadzę je tak na minutę do mikrofalówki. I taką konsystencję powinna mieć kasza po ugotowaniu. I teraz dodam do tego połowę serka lub skyru waniliowego i dosłodzimy do smaku ksylitolem. Nasze maliny już gotowe i teraz wystarczy roznieść je widelcem na mus. I taką to ma ostatecznie konsystencję, jest taka bardzo budyniowa, ale ze skyrem waniliowym ta kasza smakuje jeszcze lepiej, szczególnie z tym z piątnicy, więc taki polecam Wam kupić. Do miseczki przekładam kaszę. Teraz dodaję sos malinowy. I kostkę gorzkiej czekolady. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli kasza manna z musem malinowym i z gorzką czekoladą. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, więc do śniadania obowiązkowo herbata. I dzisiaj zrobię sobie taką zieloną herbatę od Yogi Tea. Czas na obiad i dzisiaj na obiad przygotuję jedno z moich ulubionych dań z wykorzystaniem kurczaka i będzie to kurczak w domowym sosie słodko-kwaśnym z ryżem. Do przygotowania tego obiadu potrzebujemy mięso z piersi z kurczaka, skrobię ziemniaczaną do obtoczenia właśnie kurczaka, do tego marchewki, ananas, może być taki w puszce albo świeży, do tego paprykę, ja mam czerwoną i żółtą, ryż basmati, i tutaj z przypraw mam chili, do tego sól i pieprz. I mam jeszcze składniki na sos, czyli ketchup pikantny, do tego ocet ryżowy albo sok z cytryny i miód. Składników jest sporo, ale myślę, że są to proste produkty, które bez problemu można kupić w każdym sklepie. Tak więc co, bierzemy się za gotowanie i na początku obtoczymy sobie kurczaka w skrobi ziemniaczanej i przyprawimy go solą oraz pieprzem. Dobra, kurczak jest już gotowy, teraz będzie czekał na swoją kolej, a ja zabiorę się za krojenie warzyw, czyli marchewki i papryki.
Dobra, warzywa mam już pokrojone. Wyszedł mi cały taki duży talerz warzyw. I teraz dodam je na patelnię z olejem. Dobra, tutaj już mi się podsmażają warzywa, a ja w międzyczasie ugotuję ryż. I pamiętajcie, że ryż zawsze gotujemy bez woreczka, bo nie ma potrzeby gotowania go w plastiku. I na 100 g ryżu używamy jedną szklankę wody, trochę soli i gotujemy tak około 12-15 minut, aż do wchłonięcia się wody. Ja zawsze używam ryżu basmati, ma on niższy indeks glikemiczny od białego ryżu i też raczej ciężko go rozgotować. Dobra, tutaj wszystko nam się gotuje, więc możemy sobie w międzyczasie przygotować jeszcze sos. I tak jak wcześniej wspominałam, do przygotowania sosu potrzebujemy ketchup, najlepiej pikantny, ocet ryżowy lub sok z cytryny i miód. I już Wam pokażę, jakie są proporcje. I teraz na dwie porcje dajemy 2 łyżki miodu, 4 łyżki ketchupu i 6 łyżek octu ryżowego. I teraz całe to dokładnie mieszamy. Dobra, warzywa mi się już lekko podsmażyły, więc teraz dodaję kurczaka. I teraz całość dokładnie mieszam i czekam, aż kurczak się usmaży. I tak to wygląda po kilku minutach. I teraz dodaję do tego wcześniej przygotowany sos. Teraz czas na ananasa. Ja sobie tutaj już otworzyłam puszkę i on w środku jest już pokrojony właśnie w takie mniejsze kawałki. Tak to wygląda. I teraz dodaję go na patelnię. I tak wygląda praktycznie gotowe danie. Teraz pozostało nam przyprawić je do smaku. I ja do tego wykorzystam sól, pieprz i takie chili w płatkach, ale tak tylko troszeczkę. Tutaj posiekam jeszcze do posypania orzeszki nerkowca i świeżą pietruszkę, chociaż lepiej pasowałaby kolendra. I teraz do miski nakładam ryż. Do tego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym z warzywami i całość posypuję orzeszkami, pietruszką i świeżym pieprzem. I tak się prezentuje mój dzisiejszy obiad, czyli kurczak w sosie słodko-kwaśnym z ryżem. Po obiedzie mam jeszcze ochotę na coś słodkiego, więc jem sobie takie proteinowe ciastko brownie. Kupiłam je w Lidlu. Mamy tutaj dosyć fajny skład i w jednym takim ciastku mamy 215 kcal, 11 g tłuszczu, 14 g węglowodanów, 10 g błonnika, 9 g białka. Tak więc taka fajna, szybka przekąska. I na kolację przygotuję dzisiaj taką kanapkę i do jej przygotowania wykorzystam sobie ten żytni chlebek z Lidla. Do tego serek kanapkowy naturalny, łosoś wędzony na zimno, mozzarella lekka, papryka i sałata. I do tego na deser pokroję sobie jeszcze 2 śliwki. Chlebek smaruję serkiem. Na to nakładam sałatę. Teraz nakładam łososia wędzonego na zimno w plastrach i biorę się za krojenie papryki i mozzarelli lekkiej. I tak przygotowaną kanapkę posypuję jeszcze pieprzem. Soli już nie dodaję, bo łosoś jest wystarczająco słony. I teraz całość składamy i przekrajamy na pół. I do tego pokroję jeszcze śliwki. I tak się prezentuje moja kolacja, czyli kanapki z sałatą, z serkiem, z łososiem, z mozzarellą i z papryką. Do tego śliwka i truskawkowa herbata. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli spodobały Ci się dzisiejsze przepisy, to koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj mój kanał. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!